On z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa. Któż może jej słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie. Ciało na nic się nie zdoła. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy w to nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy w to nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. Panie Jezu Chryste, z wielką wiarą i ufnością przyjechaliśmy dzisiaj tutaj. To miejsce, w którym objawiała się Twoja Święta Matka Maryja. Przyjechaliśmy z wiarą, aby przede wszystkim doświadczyć Twojej mocy, doświadczyć Twojego cudownego uzdrowienia, uwolnienia, ale także, aby doświadczyć słowa, które Ty, Panie, do nas na dzień dzisiejszy przygotowałeś. Ufamy, Panie, w Twoje słowo. Ufamy, Panie, Tobie. Wierzymy w Ciebie, w Twoją obecność, w Twoją miłość, w Twoje miłosierdzie. Dzisiejsza mowa naszego Pana Jezusa Chrystusa jest mową bardzo trudną, a także jest mową, która może nas zasmucić, gdyż pod koniec Słowa Bożego słyszymy, jak wielu uczniów odeszło od Jezusa. Pozostało przy Chrystusie wówczas tylko 12. Jezus, pełen zatroskania i miłości, pyta się, czy i wy chcecie odejść ode mnie.
Uczniowie wówczas odpowiadają Chrystusowi: do kogo pójdziemy, Panie? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego. Moi drodzy, obecność dzisiaj nasza tutaj w tym miejscu świadczy o tym, że należymy do 12 apostołów, czyli do tych, którzy nie odeszli od Jezusa, którzy pomimo ucisku, wielkich prób nadal trwają przy Panu i wierzą w Jego wielką wszechmoc, a także w Jego wielkie miłosierdzie. Chrystus, który nas dzisiaj zaprosił, abyśmy mogli z Nim przeżywać ten dzisiejszy dzień, przygotował dla nas chwile pełne łask, a także słowo pokrzepienia i nadziei. Dzisiaj, pomimo tak zawodnej pogody, Jezus mówi: ja pragnę być blisko Ciebie. Ja pragnę Ciebie słuchać. Ja pragnę z Tobą przebywać. Ja pragnę być obok Twojego brata, Twojej siostry, tak abyście doświadczyli mnie, że jestem Jezusem, który ma moc czynić cuda. Słowo z dzisiejszej Ewangelii każdego z nas również zachęca do tego, abyśmy idąc za Jezusem wierzyli Jego Słowu, które jest zapisane na kartach Ewangelii. Każdy z nas przyjechał z różnego rodzaju trudnościami, problemami, chorobami. Przyjechał z tą nadzieją i wiarą, że dostąpi tej wielkiej łaski od żywego i prawdziwego Boga. I dziś Bóg mówi do nas: to ja mam słowa życia wiecznego, to ja mam słowa nadziei, to ja mam słowo, które jest słowem sprawczym i mam moc Ciebie uzdrowić, uwolnić. Mam moc wlać w Twoje serce nadzieję. Co więcej, mam moc przeprowadzić Ciebie przez wszystkie Twoje życiowe trudności. Do kogo, Panie, pójdziemy, jak nie do Ciebie? Widzimy, jak wokół nas świat nas zawodzi, jak zawodzą nas ludzie, bardzo często Ci najbliżsi. Dlatego, Panie, dzisiaj jesteśmy blisko Ciebie. Będziemy pragnęli wpatrywać się w Twoje święte i czcigodne ciało, w Twoje żywe ciało, tak aby móc doświadczyć tej nadziei, która wychodzi prosto w naszą stronę z żywego serca Jezusa. Droga siostro, drogi bracie, proszę Ciebie, pomyśl przez chwilę, co pragniesz, aby Bóg dzisiaj Tobie uczynił. Co pragniesz, aby Maryja w tym jakże ważnym miejscu dla Polski dla Ciebie uczyniła. Jeżeli pragniesz, to nie wahaj się prosić Jezusa i Maryi, gdyż oni dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w tym miejscu, pragną Ciebie słuchać i wysłuchiwać.